Czołem wszystkim bardzo serdecznie. Ostatnio, dosłownie 4 dni temu, omawiałem ciekawostkę związaną z kalką kopiującą. Ciekawostka bardziej oczywiście dla młodszych widzów, z tego względu, że starsi doskonale wiedzą, do czego służyła i nadal służy kalka kopiująca. Wiadomo, niekiedy oczywiście trzeba doręczyć rozkaz pisemny, ale po co 2 razy pisać? Wystarczy włożyć sobie kalkę między rozkazami, oczywiście tym ciemniejszym do dołu. Ładnie sobie piszemy i wszystko nam się odbija. No tak to jest. Niestety kiedyś nie było drukarek, kserokopiarek, jakoś trzeba było sobie radzić. Okej, także kalkę zostawmy. Jeszcze nam się oczywiście przy doręczaniu rozkazów pisemnych przyda. A tematem dzisiejszym, jak widać, jest defekt pociągu na torze stacyjnym. Jeżeli mnie śledziliście od początku, wiecie, że zaplanowałem takich 8 usterek. Ta jest siódma, więc jeszcze jedna i sobie tradycyjnie zrobimy podsumowanie na podstawie quizu kolejowego. Także quiz mam przygotowany, ale wiadomo, trzeba jeszcze ten temat defektu i tego ósmego tematu, czyli wykazywania zajętości odcinka torowego, zrobić. Także teraz uwaga, mamy defekt pociągu. Niestety temat nieprzyjemny dla wszystkich, zarówno dla maszynisty, kierownika pociągu, dyżurnego, nastawniczego, kogo jeszcze? No i oczywiście pasażerów. Nikt nie lubi, jak pociąg defektuje. Za chwileczkę wyjaśnię, czym się różni defekt od usterki, z tego względu, że to są dwa różne pojęcia. Jak widać, oczywiście będę bazował na praktycznym temacie, a mianowicie proszę zobaczyć, mamy taki pociąg 154.021. Maszynista głosi nam defekt. Oczywiście logiczne jest to, że już ten tor nie jest zdatny do jazdy dla innych pociągów. Więc w tym przypadku ruch prowadzimy po torach, które nam zostały. A jeżeli w tym przypadku tor stacyjny pierwszy jest zajęty przez ten zdefektowany pociąg 154.021, to ruch prowadzimy po pozostałych torach. W tym przypadku drugi, trzeci, czwarty. Teraz uwaga, to co widzicie, to jest idealny moim zdaniem układ torów stacyjnych oraz rozjazdów, z tego względu, że fajnie, jeżeli po jednej stronie głowicy stacji, głowicy, czyli mam na myśli ten obszar, a także po drugiej stronie głowicy stacji mamy, uwaga, pełny trapez. Co to oznacza pełny trapez? Oznacza, że z każdego toru szlakowego na każdy tor stacyjny i odwrotnie możemy wjechać, a także wyjechać. Jak widać, trapez z tego względu, że oczywiście widzimy, że układ tych rozjazdów to nic innego jak trapez. Mamy tu rozjazdy 1, 2 oraz 3, 4. Wszędzie możemy sobie pojechać na każdy tor, nie patrząc na inne okoliczności. Fajnie, jak jest taki układ, ale niestety zdarza się sytuacja, że na przykład proszę zobaczyć, rozjazd numer 1 i 2 nie ma. Po prostu tego rozjazdu nie ma. Zostaje tylko rozjazd 3 oraz 4. Nie robi to nic dla toru pierwszego, jeśli chodzi o wyjazd, z tego względu, że gdyby ten pociąg 154.021 chciałby wyjechać do Wałcza, to sobie bez problemu pojedzie zarówno torem lewym numer 1, jak i torem prawym numer 2. Układ tego rozjazdu mu to umożliwi. Gorzej natomiast, jeżeli byśmy chcieli wjechać z toru szlakowego numer 1 z Wałcza na jakiś tor stacyjny. No niestety rozjazdu numer 1 i 2 nie ma, zostaje nam tylko 3 oraz 4. Okej, sobie spokojnie na tor stacyjny pierwszy wjadę i na tor stacyjny trzeci, ale już układ rozjazdów uniemożliwia mi przyjęcie tego pociągu na tor stacyjny drugi oraz czwarty. Niestety tak czasami się zdarza, wtedy wiadomo, jeżeli chcemy koniecznie tam pociąg przyjąć na czwóreczkę, no to przyjmujemy na jedynkę albo trójkę i oczywiście manewrujemy. Dlatego układ jest idealny, kiedy jest pełen trapez. I uwaga, wracamy do tego defektu toru stacyjnego. I teraz ktoś pomyśli z Was, no co, zamykamy tor. I teraz Was tu zdziwię z tego względu, że w paragrafie 56 mamy taką informację o zamknięciu i otwarciu toru stacyjnego. Oczywiście mówię o paragrafie 56 instrukcji IR1 i tam jest napisane ogólnie, kiedy się zamyka tor i kiedy się otwiera. Bardziej chodzi o zamknięcie i tam bardziej wyogólnili ten temat,
ponieważ zamknąć ten tor należy wtedy, kiedy ten tor jest niezdatny do jazdy. Ale uwaga, defekt pociągu na tym torze stacyjnym nie sprawia, że on jest niezdatny. On jest zdatny, tylko po prostu traktujemy ten tor, jakby był on zajęty. I teraz ktoś pewnie z Was się zdziwi, że Michał, ale ja już omawiałem sobie, przeczytałem sobie zamknięcia torowe szlakowe i tam jest napisane, że gdy nastąpi defekt pociągu na torze szlakowym, ten tor należy zamknąć. Owszem, zgadzam się z Wami jak najbardziej, z tego względu, uwaga, porównując, tory szlakowe a tory stacyjne to jest co innego. Pamiętajcie, że tory szlakowe, szlak ogólnie jest naszą częścią wspólną, zarówno moją, jak i kolegi lub koleżanki z sąsiedniego posterunku. To jest nasza część wspólna. My tam sobie wyprawiamy pociągi i nie możemy tak sobie wyprawiać pociągów jak chcemy. Owszem, ja zarządzam torem numer 1, przykładowo do Bytowa, a torem numer 2 zarządza dyżurny lub dyżurna ze stacji Bytów. I w tym przypadku, jeżeli nastąpi defekt pociągu na którymś z tych torów, no to niestety ten tor należy zamknąć, ponieważ zajęcie toru szlakowego przez zdefektowany pociąg powoduje, że po tym drugim torze należy prowadzić ruch jednotorowy, dwukierunkowy. Coś, czego nie ma na torach stacyjnych. Więc tak jak mówię, tory szlakowe są naszą częścią wspólną i tam trzeba zamknąć dany tor. Ale tu po co? Ten tor stacyjny jest mój i tylko mój, ja nim zarządzam. Ani dyżurny ze stacji Wałcz, ani dyżurny ze stacji Bytów nie ma nic do moich torów stacyjnych. Ja nimi zarządzam i w tym przypadku nie ma konieczności zamykania sobie samemu toru stacyjnego. Ten tor oczywiście jest zajęty przez defektowany pociąg, ale ten tor jest cały czas zdatny do jazdy, tak? To nie ma żadnej przeszkody takiej typu pęknięcie szyny, czy nie wiem, usterka sieci trakcyjnej, spokojnie po tym torze mogę jeździć. Oczywiście prędzej czy później wykonam pewnego typu manewry, bo jeżeli mam zdefektowany pociąg, to oczywiście dyspozytor przewoźnika tutaj w porozumieniu z dyspozytorem liniowym będą kombinować w postaci wysłania jakiegoś pociągu, lokomotywy, która zabierze nam ten zdefektowany pociąg. Teraz uwaga, oczywiście, teraz taka ciekawostka, czasami zdarza się, że defekt pociągu na torze stacyjnym spowoduje nam również zamknięcie toru szlakowego. A kiedy? A wtedy właśnie, kiedy nie ma układu torów stacyjnych, układu rozjazdów. I właśnie to jest ten przypadek, proszę zobaczyć, że nastąpiłby defekt na torze stacyjnym pierwszym. Wyobraźmy sobie, że nie ma w ogóle toru stacyjnego trzeciego. Teraz uwaga, no niestety, ale proszę zobaczyć, że dyżurny ruchu by wyprawiał pociągi ze stacji Wałcz i wyobraźmy sobie jeszcze, że nie ma rozjazdu numer 1-2. No niestety, z tego toru szlakowego mogę tylko przyjąć pociąg na tor stacyjny pierwszy, więc w tym przypadku również defekt pociągu na torze stacyjnym pierwszym będzie wymagał zamknięcia również toru szlakowego numer 1. I wtedy pociągi z Wałcza będą przyjeżdżały z toru szlakowego numer 2, tak aby mógł ruch prowadzić po torach stacyjnych drugim oraz czwartym. Na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowanie, ale jak sobie popracujemy na danej stacji, poznamy tą stację, poznamy układ torów, rozjazdów, to będzie dla nas logiczne, co należy zamknąć. Dlatego bardzo jeszcze raz powtarzam, w dużej mierze wszystko ma związane z układem stacji oraz rozjazdów. No właśnie, powiedziałem o defekcie, a coś wspominałem o usterce? Owszem, coś tam kiedyś wspominałem, ale defekt a usterka, szanowni Państwo, to nie to samo, już tłumaczę czemu. Usterka to jest coś, co maszynista głosi oczywiście nam, ale się naprawi. Czyli on potrzebuje czasu dosłownie, nie wiem, 5, 10, 15 minut, żeby daną usterkę usunąć. Więc w tym przypadku, jeżeli maszynista głosi nam usterkę, nie zamykamy od razu toru szlakowego, czy w tym przypadku nie głosimy nigdzie, tak, na razie oczywiście.
z tego względu, że on się naprawi, ale defekt to jest takie coś, gdzie koniec, niestety jest to pewna usterka, ale w przypadku defektu pociąg już w ogóle nie jest zdatny do jazdy. Maszynista woła kaput, koniec, nie ma mnie, ja idę do domu, to przysłowiowo oczywiście. I w tym przypadku będzie trzeba już nie tyle zamknąć w przypadku torów szlakowych, tor ten szlakowy, ale również zgłosić to do dyspozytora liniowego oraz zakładowego. Oczywiście w przypadku usterki, jeżeli powoduje nam to pewnego typu opóźnienia, takie zgłoszenie również oczywiście leci do dyspozytora liniowego i dyspozytora zakładowego, a w dzienniku ruchu i w odpowiedniej dokumentacji typu dziennik telefoniczny odpisujemy właśnie opóźnienie związane z tą usterką. Także pamiętajcie, usterkę da się naprawić, on pojedzie, nie wiem, za 5, 10, 15 minut, może troszkę dłużej, a w przypadku defektu koniec niestety kaput. Oczywiście teraz ktoś zapyta, ale ile minut mam czekać? Bo czasami z doświadczenia powiem Wam, że maszynista wyjechał na szlak. Ja pracowałem na takiej stacji, gdzie pomiędzy moją stacją a sąsiednią stacją na szlaku był przystanek osobowy. I zdarzyła się sytuacja, że miał postój handlowy i nie mógł dalej ruszyć. Maszynista głosi oczywiście usterkę. I wtedy mniej więcej określamy, ile to potrwa. Jeżeli maszynista będzie robił co wszystko w jego mocy, żeby oczywiście ten pociąg dalej ruszył. I on wtedy określi mniej więcej, za ile ruszą, tak? Czy to jest usterka, którą da radę naprawić, czy nie. Oczywiście w nieskończoność nie czekamy. Jeżeli tam po około 15-20 minutach dalej nic, to wtedy wiadomo, zamykamy tor. Ale mówię, czekamy, bo maszynista mniej więcej potrzebuje 15-20 minut na zlokalizowanie usterki i ewentualnie naprawienie. A jeżeli powie, że no, panie dyżurny, przepraszam, nie dam rady, to wtedy traktujemy to jako defekt i wtedy zamykamy tor szlakowy. Okej, dobra. No ale właśnie, to co Wam mówiłem, ale teraz przenieśmy się na stację. Zdarza się oczywiście najczęściej, że defekty powstają po zatrzymaniu pociągu w stacji, w peronach. I uwaga, pociąg sobie podjeżdża, ładnie, pięknie sobie zatrzymuje się w celu wymiany pasażerów. I teraz uwaga, wyświetlamy oczywiście, gdy pociąg będzie miał postój, wyświetlamy sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym, ale maszynista głosi nam defekt. No i teraz co dalej? No właśnie, oczywiście w pierwszej kolejności nastawiamy sygnał stój na semaforze. Teraz wszystko to, co powiem, to będzie związane z blokadą półsamoczynną. Szanowni Państwo, jeżeli nastawiliśmy sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym, oczywiście przeciwtórność liniowa się wyświetliła, czyli drugi raz sygnału zezwalającego na tym semaforze już nie podamy, a także na żadnym innym semaforze wyjazdowym odnoszącym się oczywiście do tego toru szlakowego. To teraz tak, uwaga, w przypadku teraz, gdy mamy taką sytuację, głównie na liniach jednotorowych lub przy prowadzeniu ruchu jednotorowego, dwukierunkowego, że jeżeli mamy sytuację, wyświetliliśmy sygnał zezwalający, jest defekt, nastawiamy sygnał stój na semaforze i teraz zachodzi potrzeba wyprawienia pociągu przeciwnego kierunku, czyli że nie ja wyprawiam, tak, tylko sąsiad wyprawia do mnie, to wtedy nastawiamy sygnał stój na semaforze, rozwiązujemy drogę przebiegu i wprowadzamy telefoniczne zapowiadanie pociągów. Czemu? Z tego względu, że niestety on będzie musiał wyjechać na sygnał zastępczy. Teraz ktoś pewnie mnie się zapyta, ale Michał, u niego wszystko jest w porządku. On wyświetli sygnał zezwalający, PWL-ka mu się wyświetli, zablokuje blok początkowy. Owszem, zgadzam się, ale zapomnieliśmy o jednej najważniejszej rzeczy. Blok pozwolenia jest u mnie, a gdy mam wyświetlony sygnał zezwalający, PWL-kę wyświetloną, niestety ja nie zablokuję już mu bloku pozwolenia. Więc w tym przypadku nie dam mu tego pozwolenia, a skoro u niego nie będzie pozwolenie, to on nie wyświetli sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym. Także w tym przypadku telefoniczne zapowiadanie pociągów. Lepsza sytuacja, jeżeli mamy sytuację, że wyprawiamy pociąg tego samego kierunku, czyli na przykład na torze stacyjnym pierwszym zdefektował nam pociąg, nastawiamy sygnał stój na semaforze,
Teraz mamy z tyłu kolejny pociąg, który jedzie w tym samym kierunku. Wiadomo, że nie możemy go przyjąć na tor stacyjny pierwszy, bo tam jest zajęty przez defektowany pociąg. Objazdami robimy po to, że trzecim, czwartym, którym tamkolwiek będzie, ale uwaga, wiadomo, że sygnału zezwalającego już nie podamy, więc dalsza jazda tego pociągu będzie na sygnał zastępczy. Ale uwaga, lub oczywiście rozkaz pisemny, ale uwaga, nie trzeba wprowadzać telefonicznego zapowiadania pociągów. To jest ten jeden z niewielu przypadków, gdzie w przypadku blokady półsamoczynnej wyświetlamy sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny i nie wprowadzamy telefonicznego zapowiadania pociągów. To jest właśnie przypadek, kiedy na przykład nastawiliśmy sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. Z niewiadomej przyczyny albo z naszej, tak, nastawił się sygnał stój na semaforze, nie wiem, w wyniku zaniku napięcia albo jakiejś przeszkody. Oczywiście identyfikujemy, tak, czy to nie jest usterka specjalna. Jeżeli stwierdzimy, że wszystko jest w porządku, nie ma przeszkód do jazdy, to kolejny pociąg tego samego kierunku możemy wyprawić na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny bez wprowadzania telefonicznego zapowiadania pociągów. I to jest właśnie ten wyjątek, także proszę go tutaj zapamiętać. Oczywiście tradycyjnie, jak już o defekcie, jak już tam wszystko fajnie, pięknie będzie, informujemy przez dziennik telefoniczny, dyspozytora zakładowego oraz liniowego. Ja powiedziałem przez dziennik, oczywiście odpisujemy tam, a telefonicznie informujemy dyspozytora zakładowego, dyspozytora liniowego przez Stelton. To jest też rodzaj łączności dyspozytorskiej, ale łączności sobie jeszcze powiemy. No i dobra, co dalej? Warto oczywiście zobaczyć się w systemie EDR, czyli elektronicznym dzienniku ruchu. Jak widzicie, już używam tutaj aktualnych aplikacji. Już nie ma SWDR-a, czyli systemu wspomagania dyżurnego ruchu. Jest EDR, czyli elektroniczny dziennik ruchu. Na większości posterunków ruchu już nie ma wersji papierowej dziennika ruchu. Jest EDR, czyli wszystko wklepujemy w elektroniczny dziennik ruchu. Ale uwaga, tutaj w tym przypadku wstawiamy tak zwaną stójkę. My dyżurni na to mówimy stójkę, z tego względu, że uwaga, gdy nam zdefektuje pociąg albo postój będzie dłuższy, warto wstawić stójkę, z tego względu, że na sąsiednich, na kolejnych posterunkach godzinka będzie się aktualizowała adekwatnie do rozkładu jazdy. Gdybyśmy nie wstawili tej stójki, stójka to jest właśnie ten kolor niebieski. W przypadku tego pociągu to jest Inowrocław Chemia. Tam dyżurny ruchu wprowadził stójkę. Jeżeli byśmy tego w ogóle nie zrobili, to godziny nie będą się aktualizowały. Czyli będzie przykładowo, nie wiem, weźmy o, w mimowoli godzina 8:43. Mamy godzinę 9, a pociąg według rozkładu jazdy powinien odjechać o 8:43. Czyli jeszcze raz, bo trochę może zakmotwałem, jest godzina w mimowoli o 9:00, a według rozkładu jazdy, jeżeli dyżurny z Inowrocław Chemia nie wstawi stójki, to cały czas ta godzina 8:43 będzie widniała. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że jeżeli jednak ta stójka będzie wprowadzona i będzie ta przykładowo godzina 9:00 w mimowoli, to rozkład jazdy pokaże mu, że ten pociąg powinien być, nie wiem, o 9:50 przykładowo, tak? Więc te godziny będą się aktualizowały w zależności od tego, jak długa ta stójka będzie miała miejsce. Także tak to właśnie na tym to rzecz polega. Okej, także myślę, że trochę Wam wytłumaczyłem. Zobaczcie, niby taki błahy temat, ale troszeczkę miałem Wam do powiedzenia. I oczywiście najlepiej to wdrożyć sobie w praktykę, więc zapraszam już teraz na kolejny filmik związany z zadaniem. Oczywiście będzie oprócz defektu pociągu na torze stacyjnym, będzie coś jeszcze. A co? A to się dowiecie. Także ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.